dobry, w kolejnym vlogu witam się z Wami z działki. Dzisiaj mamy czwartek. Ja miałam nockę, mężuś wrócił z pracy i skoczyliśmy na działkę. Wiecie co, miałam dzisiaj nie nagrywać vloga, ale wiosna tak wybuchła i tak pięknie i kolorowo jest na ogródku, że po prostu chodzimy z Milenką, oglądamy krok po kroku i podziwiamy te kolory, te rodzaje różnych tulipanów. Także postanowiłam, że jeszcze tak na pamiątkę zrobię jeden spacer po działce, teraz jak wiosna jest w pełnym rozkwicie. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania i życzę miłego dnia. Jest na co popatrzeć w tym vlogu, bo naprawdę tulipany dają w tej chwili na ogródku swój popis. Na razie rzucę tak z daleka na całość okiem kamerki od telefonu, a później przejdziemy sobie już krok po kroku po działce. I jeszcze tylko wspomnę Wam, że przyspieszone ma tempo w tym roku ta wiosna i już nawet zaczynają kwitnąć konwalie. Ale o tym za chwilę, jeżeli macie ochotę zrelaksować się, odpocząć przy moich kolorowych, bardzo kolorowych kwiatkach, to zapraszam Was do oglądania. W tej chwili mniej więcej to tak wygląda z daleka. No pięknie wszystko kwitnie i rozkwita. I zaraz sobie lukniemy po kolei, co gdzie jak rośnie. Zobaczcie, jak tam się kącik, tarabatka zatulipaniła. Po prostu teraz ogródek wygląda mega. I powiem Wam, że dopiero w tym roku widać efekty tej naszej pracy tutaj na działce, którą żeśmy włożyli i to serducho jest tak, jak lubię. Czyli mega różnorodnie i mega kolorowo. Zaczniemy sobie od hiacyntów, które niestety już przekwitają. Ciemierniki również zawiązują się już gniazda nasienne. Niech się rozmnażają tutaj, nie mam nic przeciwko. Tu z tyłu jeszcze będziemy oglądać w późniejszym czasie mieczyki. Byliśmy ostatnio na ogródku w niedzielę, robiliśmy tego grilla. Dzisiaj mamy czwartek i zobaczcie, ile już pąków ma piwonia. Szybko rośnie. Hortensje też zaczynają budzić się do życia, wypuszczają liście. Floksy też są całkiem spore. Krzewuszka, która zawsze tak późno wypuszczała swoje młode listka, i już ma listeczka. Jeden z krzaczków z hortensjami bukietowymi. Zobaczcie, ile już listków zarówno na tym, jak i na tym. Będzie pięknie. Rabatka przed altanką. Bratki, nareszcie ślimaki nie nadążają już ich zjadać. Jak widzicie, ładnie się rozrosły. Tu ta róża na pniu niska też pięknie się zazieleniła. Będzie tutaj rosła litodora niebieska, wkrótce będzie kobaltowo, brateczki, hebe, lawenda też już ładnie odbija od spodu. Tu chyba prawdopodobnie wsadziłam jaskra, chociaż już nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje, że to jaskier jakiś. I tu skalnice, zarówno w kolorze różowym, piękna, duża kopka, i w kolorze czerwonym. Tutaj kolejno bratki. Tutaj lawenda jeszcze nie wygląda, ale coraz więcej zielonych łodyżek ma od spodu. Rozsiała się sama skalnica w kolorze czerwonym. Super. I tu brateczki, kolejne kępki. Ten jest ciekawy bratek, taki różnokolorowy, wielokolorowy. I hitem jest goryczka. Goryczka chińska bezłodygowa. I spójrzcie, ile ona ma już pączków. Ona znacznie później kwitła w zeszłym sezonie, a tu lada moment pokaże swoje kwiaty. Obcięłam to hebe, które przemarzło mi po zimie. Zostawiłam kilka gałązek, ale od spodu hebe mnie lubi, bo wypuszcza coś nowego. I kolejno goryczka bezłodygowa chińska w pięknym kobaltowym kolorze, które w słońcu wygląda cudnie. Będzie troszkę pączków, będziemy oglądać. Róża na pniu wypuściła nowy
stożek wzrostu. I tu na chwilę obecną wygląda w ten sposób. Takie maleństwo. Brateczki. Kopka. Kolejna. W dwóch kolorach. Fioletowym i pomarańczowo-łososiowym. I tu jeszcze czekam z niecierpliwością na tulipan lodowy ice cream, który będzie w kolorze żółtym. Klematisy też pięknie odbijają, pną się ku górze. I tu drugi krzew tej róży niskopiennej. Ale jeszcze chyba przeszłam obojętnie obok tulipanów. Tulipanów papuzich. Zobaczcie, jak cudnie wyglądają. Czy one nie są piękne? Jest to odmiana Rasta Parrot. Chyba tak. I tu czerwono-żółty, więc kolor zgadza się z zamówieniem. Tak, bo tutaj sobie porobiłam tabliczki. Napisałam odmiany tulipanów dla pamięci, a tu dla porównania, czy będzie zgodny z obrazkiem, którym sugerowałam się podczas zamawiania kwiatów, i zgadza się. Wszystkie mi się zgadzają. Także tu wbijam z powrotem tabliczkę i tu z tyłu posadziłam jeszcze jedną odmianę, ale ta jest jeszcze w pączkach i jest to odmiana, już Wam pokazuję, ma być czerwono-zielony i chyba taki będzie. Pełny Red Y, czy coś w tym stylu. Ale na te tulipany jeszcze poczekamy. W każdym razie tu z przodu teraz już kwitną te papuzie piękne. Są ok. Idziemy dalej małym kroczkiem i zbliżamy się do kółeczka z rododendronem. Tu bratki i tu w dalszym ciągu nie wiem, co to takiego, ale ja to sprawdzę, tylko ciągle zapominam. Skimia japońska z czerwonymi kuleczkami, kwiatuszki przekwitły, rododendron, na którego czekamy w dalszym ciągu, i tu magnolia satisfaction, która również już przekwita niestety, ale pojawiają się nowe kwiaty. Tutaj będzie naparstnica albo ostróżka, nigdy nie wiem, mylę te dwie rośliny, ale ja się nauczę. I bratki. Hosta odbija. Taka jaśniejsza odmiana. I teraz lecimy sobie z tulipanami, które tutaj widzicie, te różowe i te mocno czerwone, to tulipany jeszcze po poprzednim właścicielu. Ta cała reszta na ogródku to już nasze dzieło. I zaczniemy sobie od tej odmiany z takimi czerwonymi lamówkami na płatkach. I jest to tulipan pełny akebono. No śliczne są. No już Wam teraz mogę powiedzieć, że w przyszłym sezonie na jesieni dalej działam z powiększeniem kolekcji moich tulipanów. Naprawdę super się chodzi teraz po działce i ogląda każdy jeden rodzaj i każdy jeden zaskakuje. Tu Wam jeszcze pokażę super odmianę tulipana. Jest to Red Dress. Ja go sobie oznaczyłam na etykietce jako czerwoną sukienkę. I te kielichy kwiatostanu rzeczywiście mają takie falbanki po sobie, prawda? Wyglądają jak sukieneczki. Śliczne te tulipany, kurczę. Jeszcze w innych kolorach muszę na pewno dokupić. No i filmik dzisiaj znowu długi mi wyjdzie, no ale nic na to nie poradzę, że tak kolorowo zrobiło mi się na ogródku, a chcę mieć po prostu pamiątkę z tego, jak ogródek wygląda o tej porze roku. Troszkę szybko, wszystko szybciej przyspieszyło, ale jest pięknie. Smagliczka żółta, jedna, tam druga kępka. I teraz sobie przejdziemy do tulipanów, do tego zakątka. Zaraz Wam pokażę, jest bliska. Ale zanim, to pokażę Wam, jak fajnie odbiły te róże z Biedronki. Kolekcja krzewów
każda będzie w innym kolorze, cały rząd. Świetnie puszczają listki. Jaskry, które zaczęły wychodzić mi późną jesienią. W sumie to myślałam, że nic nikt nie będzie, bo później przyszedł mróz, ale jaskry odrodziły się na nowo i już widać pączki, więc niedługo zobaczymy ich kwitnienie. Przechodzimy dalej. Hebe, tam smakliczka, zawciąg nadmorski, którego kępki też już się tworzą. I idziemy sobie dalej i przechodzimy do tulipana strzępiastego w kolorze żółtym. Czy ja się kiedyś tych odmian nauczę? Chyba nie, ale niemniej nieważne jak się nazywają, ważne, że pięknie te strzępiaste żółte wyglądają. Śliczne są. I teraz idziemy dalej. Tu jeszcze jakieś będą mnie zaskakiwać. Chyba najpóźniejsze na ogródku, bo jeszcze w pączkach, ale zlukniemy sobie na nazwy. Co to za jeden? Dolls Minuet. Milenka mi takiego tulipana narysowała. Jak on będzie wyglądał? Liliokształtny różowy. Będziemy czekać na efekt kwitnienia. I tu tulipany pomarańczowe. Narcyzy wielokwiatowe. Z jednej łodygi wyrasta kilka kwiatów. Też ładnie wyglądają. Tulipany po poprzednim właścicielu. Tu i tu z tyłu, a tu na przodzie moja trzmielina, która również w końcu przynosi wizualny efekt, taki jaki chciałam. A w tle z tyłu kępki tulipanów. Tulipan czerwony. Bania Luka, tak się nazywa. I obok tulipany, mam gdzieś etykietę? No mam, ale muszę się schylić. Już moment. Flaming, no tak, troszkę z flaminga ma. Różowo-biały. Kępki trzmieliny, kolejne. I tu spójrzcie, co się dzieje. Azalia japońska, ta miniaturowa, zaczyna kwitnąć. Ja wspominałam, jak byłam ostatnio w Ogrodomani w Trzebini, że mam 3 krzewy i wszystkie będą kwitnąć. Pączki już wypuszczają. Nie, 3 krzewy. Wiecie co? Pomyliłam się. Mam 4. Krzaczki azali i pączki kwiatowe każdy już ma. W różnych kolorach tu mam te azalie. No i jaskry. Tu też będzie jakiś inny kolor z tej strony i ze strony lewej. Jeszcze krótki look okiem na tą azalię japońską. Zobaczcie, ja mam takie maleńkie krzaczki. Tyci, tyci. I już mają pączki. Różowiutkie akurat ta ma. Ok, idziemy dalej. Tu jeszcze look na moje kępki kolorowych. No my tak chodzimy z Milenką i oglądamy. Przyglądamy się każdemu kwiatku z osobna. Ona nawet wzięła swój telefon do ręki i robi zdjęcia po kolei wszystkim tulipanom. Żagwin. I ta rabatka tak wygląda, żeby Wam pokazać tak w całości. Na razie. Żagwiny pięknie się rozsiewają. Tu będzie litodora i sasanki, których większość ma już gniazda nasienne, ale jest i kilka główek, które jeszcze kwitną. Sasaneczka czerwona. Prymulki, które rozsiały się samoistnie. Tu jest taki ostry kolor różowy. W telefonie pewnie tak tego nie widać. Nie sprawdzę, bo słońce świeci, a ja jestem z daleka ślepa, więc nie widzę. I tu sasanka biała, która też już kończy swój żywot na ten sezon, chociaż ona potrafi kwitnąć ponownie. W zeszłym roku miałam tego dowód, bo kwitnęły późną jesienią, w październiku bodajże jeszcze wypuściły po kilka kwiatów. Prymuleczki pełne w kolorze fioletowym z taką też lamówką na brzegu płatka. Żagwin,
i lecimy sobie do kuklika, który pierwszy pomarańczowy kwitnie. Dalej w tle będą orliki, nadchodzi orlików czas, irysy, kolejny żagwin, tam znowu orlik, przetacznik, którego jeszcze nie ma, i sasanka fioletowa. I tu jeszcze koniecznie Wam muszę podejść do prymulek. Tutaj litodora. Ładne ma przyrosty, jaśniutkie. I prymulki pełne. Kupowałam jako takie malutkie kępki w zeszłym sezonie na wiosnę. I ładnie się już rozrosły. A tu to nawet posiały się, bo wsadzałam jedną kępkę, pewnie tą większą. A ta mniejsza zrobiła się jakimś cudem sama. I tu kolejne prymulki, które wsadzałam. I co my tu jeszcze mamy? Karmik. Karmik ościsty. Zdecydowanie lepiej sobie radzi w naszych warunkach niż karmik ościsty w kolorze ciemniejszym, zielonym. Jasna sprawa, ślady ślimaków muszą być, bo jak żeby inaczej. Jeść mają co. I przechodzimy do kolejnych tulipanów. Gadam już 15 minut, ja się bardzo spieszę, no ale nie da się szybciej. Tu jakieś tulipany fioletowy, żółty, miszmasz, tu papuzi. I czy te tulipany nie wyglądają jak piwonie? Pełne, dwukolorowe. Mam jeszcze jedną kępkę tulipanów, która, na których czekam kwitnienie, i jest to Carnaval de Nil tulipan i będzie pełny, biało-czerwony. Jakiś tam prześwit czerwonego ma. Tu kolejne i następne dwukolorowe. Idziemy sobie dalej i przechodzimy na drugą stronę. Tu jest kępka czerwonych lilii kształtnych, burgundowych, a obok strzępiaste. Tu mi się takie porobiły bombki z doniczek produkcyjnych, ale tu będziemy latem obserwować dalie. Kolejny papuzi będzie strzępiasty. Jest to tulipan zielony. Taki był na obrazku, jak kupowałam. Kolejna kępka fioletowych. I tu również pięknie wyglądające, pełne tulipany czerwone. Jeszcze raz Wam przypomnę, to jest tulipan Miranda. Prymuleczki. Ja tu mam pozarastane chwaściorami wszystko, ale ja tu przyjdę. Ja to wszystko ogarnę, tylko czasu więcej potrzebuję. Idziemy sobie alejką tulipanów do pomarańczowo-żółtych. Chwilę sobie przestaniemy i lecimy dalej. Teraz tulipanowo. I mamy moje jedne z ulubionych, Spider Red, czerwone. Tak, jedna z Was pisała, że jest jeszcze dostępna odmiana Spider w kolorze żółtym, Spider Yellow, i ja ją będę mieć. Obok również jakieś pełne w kolorze liliowym, Double Touch, też super wyglądają na rabacie, szafirki, których czas się już kończy, i tu takie pojedyncze sztuki tulipanów kolorowych, ale jeszcze widzę, że tu miałam pomysł na posadzenie kępki tulipanów pełnych w kolorze kremowym, nakrapianych gdzieniegdzie takimi różowymi paseczkami. No i co by Wam jeszcze tutaj pokazać? Pokażę Wam jeszcze brunerę, która też jest w pełnym rozkwicie. Zrobiło się niezapominajkowo. Tu jeszcze jakiś tulipan. Ja mam o tych drobniejszych listkach. Jeszcze poluję na tą brunerę wielkolistną. Piwonia. Nie pamiętam, w jakim kolorze tutaj sadziłam.
Tu przy płocie, w samym rogu działeczki, będziemy oglądać wkrótce spektakl piwoniowy. Jest tu dobrych kilka odmian rosnących na przemian z orlikami. Także będzie na co popatrzeć już niedługo. Funkie wybujały maksymalnie. Tu już je przerzedziłam, podałam koleżankom z pracy, ale mimo wszystko zobaczcie, jaka już jest ogromna kępa tych funki. Tu macie przykład, jak wiosna przyspieszyła w tym sezonie. Konwalie zaczynają kwitnąć i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie to, żeby na razie wypuszczały pączki, a już rozkwitają. To są te same konwalie, które dostały po kościach w zeszłym sezonie, kiedy zostały opryskane jakimś dziadostwem tutaj przez sąsiada. Wypaliło je, ale na szczęście odbiły w tym roku na nowo. Cebulki odzyskane ze wsi, zielono, czerwone, również jakaś odmiana papuzia. Rabatka z nowalijkami. Mały rzut okiem na działkę od drugiej strony. Drzewa pięknie kwitną, wiśnie, jabłonie. Zlecimy sobie od tej strony rabatek. Na pierwszy rzut wysuwają się tulipany liliokształtne w kolorze żółtym. Jest to odmiana Elegant Lady. Pieńki drzew owocowych poobsadzałam dookoła floksami. Ja tu muszę wyplewić, bo mi tu zarosło, ale no ładnie będzie wyglądać ten kącik, gdzie pnie drzew obsadzone są kolorowymi kwiatami. Ale ja nie o tym, bo chciałam Wam pokazać tulipany wielokwiatowe, gdzie z jednej łodygi wyrasta kilka sztuk tulipanów. Jest to tulipan, już zajrzymy sobie, liliokształtny Aladdin. Tulipan strzępiasty w kolorze czerwonym Anfield. Bergenia miała być w kolorze jasnoróżowym. No, na razie wygląda mi ona na raczej biały kolor, ale tuż obok jest bergenia różowa. Tak kwitnie obficie. Takie maleństwo wyrasta, ale kwiatostan już ma i jest to boży kwiat, prawdopodobnie w kolorze różowym. I tu również kwiatuszki Boży Kwiata z drugiej kępki. Możecie zobaczyć Boży Kwiat podczas kwitnienia. Śliczne ma te kwiatuszki. Świeżo przed chwilą wsadzone mieczyki. Lilia drzewiasta. I przechodzimy sobie tu pod jabłonkę. No niestety, migdałek już przekwitnął, ale za to mamy jabłonkę, która bardzo ładnie kwitnie, i ten kącik pod jabłonką, który się zaszafirkował, ale są tu i floksy, i jeszcze jakieś kępki tulipanów. Ten jest jakiś wyjątkowo ciemny kolor. Donica to tylko znak, że jest tu wsadzona dalia. Przechodzimy sobie obok szafirków. Tu będą floksy szydlaste, te wysokie. I jeszcze mam tulipany strzępiaste w kolorze różowym, jasnym różu, pełne. I jest to odmiana Newcastle. Newcastle w pełnym rozkwicie. A tuż obok Newcastle jeszcze jedna atrakcja mojej działeczki, czyli serduszka okazałe. Nie wiem, czy te maleństwa zdoła uchwycić kamerka, ale zobaczcie na te kwiatostany. One mają kształt właśnie serduszek. Jak tak z boku popatrzeć, nie wiem, jak to. O, teraz widać.
no serduszko jak malowane i takie delikatne, maleńkie kwiatuszki, a mają tyle uroku w sobie. Nagrywam vloga, to oczywiście samolot tradycyjnie musi lecieć nad naszym niebem. Pierwsza rzodkiewka z naszego ogródka. Wydarzyło się, że ja tu taką ładną odmianę funki wsadziłam tak z boku koniki, słabo widoczną, to ja nie wiem. Tu mam tego świerka konikę, a tu funkię. No można i tak, ale ja ją najwyżej przesadzę, tylko jeszcze troszkę podrośnie. Malwy odbijają. No i klematisy. Klematisy również. A tu pod klematisami mam litodorę rozpostartą, tą w kolorze niebieściutkim. No klematis ładnie ruszył do góry. Pięknie kwitnie. Milenka z nami przyjechała, żeby pooglądać te kolorowe kwiatki na ogródku, ale namówiła też Adika, żeby ruszył się z domu. I chłopak za chwilę przyjedzie, żeby zobaczyć co nieco na tej naszej działce. Kolorowo jest. Plewienie mnie tylko wzywa, bo już drażnią moje oko te chwaściory, które równie rozpanoszyły się na ogródku. Straciłam nad nimi chwilowo kontrolę, bo niestety czasu brak. Ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, chociaż na tą godzinkę czy dwie, będę wpadać i partiami sobie jakąś rabatkę jedna za drugą plewić. Już poczekamy na Adika. Stwierdziliśmy, że pojedziemy jeszcze na chwilę zobaczyć do Obi na ogród, co tam ciekawego mają. Mnie jeszcze spokoju nie dają te stokrotki, dorodki. Zdaję sobie sprawę, że to pewnie jeszcze nie ich czas, jeszcze za wcześnie. Ale skoro tak wszystko pojawia się wcześniej, to może i stokrotkę, dorodkę upoluję, czyli ten przypołudnik, o którym Wam już wspominałam w poprzednim vlogu. Taki ten to nasz dzisiejszy spacer po działce, na który Was zabrałam, ale trzeba cieszyć się tym, co akurat kwitnie. Trafiliśmy na pełnię kwitnienia tulipanów, było czym nacieszyć oko i mimo, że zmęczona jestem, to cieszę się, że przyjechałam i udało mi się uchwycić okiem, również okiem kamerki telefonu, te cudnie wyglądające kwiatki. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. To tyle na dzisiaj z tego mojego vloga. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, że w moim towarzystwie pospacerowaliście i pooglądaliście te wszystkie moje kolorowe kwiatki. I do następnego razu życzę Wam miłego dnia. Papatki.